Tosia, Tosia, chodź. Chodź do domku, chodź. Chodź, chodź. Chodź. Tosia jest ze mną 3 lata. Tosia, Zosia, o, ma wybity bark. Ale nieźle sobie radzi. 3 lata. Miała w międzyczasie młode gołąbki. No i tak, proszę, rządzi w mieszkaniu. Jest energiczna. Chodź, chodź, Ptosia, chodź. Chodź, tu masz jedzonko, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, masz, masz, chodź. Chodź. Co tam, Ptosia? Co tam, Ptośka? Ojejku, ojejku. Co tam, Ptośka? Co tam, Ptośka? Odzywa się, rozmawia ładnie ze mną. No, zostało mi takie domowe zwierzątko, ponieważ ten wybity bark no, zdyskwalifikował powrót do natury. I 3 lata to już jest no, coś w rodzaju psa, tyle że nie muszę jej po prostu wyprowadzać. No, czasami sfrunie z parapetu, muszę po nią pobiec na dół, no ale tak poza tym to siedzi, dobrze się ma, kąpie się, no tak jak, tak normalnie jak gołąb. Przychodzi do niej kolega na parapet, także jest bardzo taka zorganizowana i daje sobie radę ze wszystkim. Ptosia, tak? Bo Ptosia, Ptosia, Zosia. No chodź Ptosia, chodź, chodź malutka, chodź. Okaż się malutka, okaż się kochana.